Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię i zapraszam na przegląd nowości książkowych. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym Wam bardzo podziękować za 500 subskrybentów i w związku z taką okazją, z tą okrągłą liczbą, chciałabym dzisiaj rozdać Wam jedną z książek, którą przedstawię. Także, jeżeli jesteście ciekawi, która to książka, zostańcie ze mną. Kto chętny, bardzo proszę zgłosić się w komentarzu pod tym filmem i napisać, że chcielibyście wygrać tę książkę, i niezależna komisja książkowa dokona wyboru zwycięzcy. W tej komisji zasiądzie mój mąż. Nie wiem, chyba, chyba jeszcze o tym nie wie. Moi drodzy, przystępujemy do przeglądu szybkiego książek, ponieważ jest ich sporo, a ja postaram się za dużo nie rozgadywać na ich temat. Pierwszą książką, którą chciałam Wam pokazać, jest książka, która z początku zupełnie mnie nie zainteresowała. Jest to książka pod tytułem Anatomia doktora Mengele. I ja generalnie nie przepadam za tak zwanymi Auschwitzami. Nie kręcą mnie tytułarzyści z Auschwitz, bibliotekarki z Auschwitz i inne osoby będące w Auschwitz. Te książki nie mają dla mnie zbyt wielkiej wartości. Z początku też myślałam, że jest to książka, która oparta jest głównie na faktach. Ale potem doczytałam, że jest to powieść. I pomyślałam sobie, że skoro jest to powieść, to może mnie to bardziej zainteresuje. Ona opowiada o tym, jak Mengele zamieszkał w małej miejscowości, w samym sercu Brazylii, znalazł tam. Gościnę u rodziny, która się nazywa Souza. I córka gospodarzy, Pia, wydaje się być bardzo zauroczona tym tajemniczym gościem. Ona z początku nie wie, kim ten mężczyzna jest. I później zaczyna się o nim czegoś tam dowiadywać. I pomyślałam sobie, że może być to dosyć ciekawe. Ale kiedy przygotowywałam się do nagrania, zaczęłam sobie tak dogłębniej czytać o tej książce i zauważyłam, że autorka tej książki, moi drodzy, Urodziła się w roku 2000, czyli ta książka musiała być wydana, no kiedy ta dziewczyna była jeszcze całkiem smarkata. I powiem Wam, że trochę mnie to zniechęciło, bo nie wiem, czy będzie ta autorka wystarczająco dojrzała, żeby spojrzeć na sprawę tego zbrodniarza takim obiektywnym, chłodnym spojrzeniem. Jeżeli już czytaliście, dajcie znać, czy to w ogóle ma sens zaczynanie tej książki, czy lepiej po prostu sobie ją odpuścić. Kolejna książka to coś, co bardzo mnie zainteresowało. Jest to powieść fińskiej pisarki pod tytułem Oneiron. Ta książka opowiada o siedmiu kobietach, które spotkały się po śmierci. Jedna z nich jest anorektyczką, czy też była anorektyczką. Inna boryka się z alkoholizmem, inna jest w bliźniaczej ciąży i ostatnio przestała czuć ruchy swoich dzieci. Jeszcze inna miała mieć operację na serce. I one spotykają się kilka sekund po swojej śmierci. I nie wiem, co dalej, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ta książka została nagrodzona wieloma nagro nagrodami w Finlandii. A jak już pewnie wiecie, ja bardzo lubię literaturę pochodzącą z północy Europy. Znajduję tam dużo treści, które do mnie przemawiają. I znowu północ Europy. Tym razem Szwedka. Elizabeth Asbrink. Książki tej autorki już czytałam wcześniej. Ona porusza bardzo często tematy związane z tożsamością narodową, ale także z Holokaustem. Ta książka nazywa się Porzucenie. Taki ma tytuł: Porzucenie. Jest opowieść, która łączy w sobie fikcję literacką z historią rodziny tej autorki. Jest to powieść, która się dzieje w trzech różnych miastach i dotyczy trzech różnych pokoleń kobiet. Mężczyźni są w zasadzie nieobecni w tej książce, nieobecni z różnych powodów. Bardzo duże nadzieje wiąże również z tą książką. I dalej jesteśmy na północy. Spadłam tutaj jedna książka. Dalej jesteśmy na północy i jest to książka, którą już przeczytałam, dlatego nie będę za dużo o niej rozmawiała teraz. Zasygnalizuję wam tylko, że ukazała się właśnie trzecia część, zdaje się trylogii, to już chyba będzie ostatnia część. Horsta Jengera pod tytułem Nieobliczalni. Ja przeczytałam całą tę trylogię, ale powiem wam, że ta ostatnia część jest stanowczo najlepsza. Naprawdę trudno się od niej. Oderwać. Jeżeli jeszcze nie znacie, koniecznie znajdźcie sobie dwie pozostałe i również tę trzecią część. I tutaj ostrzegam, że lepiej czytać w kolejności tę trylogię. Lepiej nie skakać po różnych częściach. Trzecia część doskonała. Dobrze, to wezmę książkę, która mi właśnie spadła i znowu coś mi tam spadło. Jest to książka pod tytułem Tatry. Przewodnik dla dużych i małych. Zobaczcie, ona mi się praktycznie w kadrze nie mieści. Pokażę Wam troszkę w środku. Jest to książka pokazująca Tatry z różnych stron. Ona opowiada o tym, jak należy się przygotowywać na wycieczki górskie, opowiada o jaskiniach, opowiada o zwierzętach zamieszkujących Tatry, opowiada o taternikach, o toprze, o różnych osobach, które zasłużyły się naszym górom, czy... Katrzęńskiemu Parkowi Narodowemu. I naprawdę jest przepięknie wydana dla dużych i dla małych, tak jak to w tytule. Myślę, że warto mieć na uwadze. Książka kolejna to Miasto Duchów. Miasto Duchów, kryminał, który na okładce polecany jest przez Wincenta Sewerskiego, kryminał Bena Crida, dziejący się w Leningradzie, zdaje się, w czasach stalinowskich. I zaczyna się ta książka podobno od wielkiego boom. Otóż przy torach znajduje się pięć zmasakrowanych, ale ułożonych w jakiejś tam przemyślanej kompozycji ciał. I bohater tej książki, który pierwotnie uczył się na muzykę, miał być muzykiem, ale ostatecznie skończył jako milicjant, prowadzi śledztwo w tej sprawie. Podobno jest bardzo mroczna, bardzo przygnębiająca, ale również niezwykle wciągająca. I. Taką książkę mam również dla was. Jeżeli chcielibyście dostać ode mnie książkę pod tytułem Miasto Duchów, proszę zgłoście swoją chęć w komentarzu. I jeszcze jeden kryminał, książka sensacyjna. Trudno mi powiedzieć, jest to najnowsza książka Jakuba Świeka pod tytułem Drelich. Drelich to nazwisko lub ksywa, chyba nazwisko głównego bohatera. Już sama okładka nam pokazuje, jakiego rodzaju jest to książka. I powiem Wam tak, ja nie jestem zwolenniczką pierwszych powieści Jakuba Ćwieka. One mi się nie podobały. Ale przeczytałam te, które ukazały się w wydawnictwie marginesy, czyli Szwindel, który jest naprawdę świetną książką. Oraz topiel, który nie jest być może aż tak wciągający, ale dla mnie miał taką wartość, że dział się w 1950. W roku, kiedy to na Dolnym Śląsku była wielka powódź. I ja te czasy doskonale pamiętam. To były czasy, kiedy kończyłam studia. I Drelich jest trzecią powieścią, też wydaną w tym wydawnictwie. I jest to podobno książka sensacyjna. Dużo się tam dzieje. Pewnie z jakich trochę z gatunku zabili go i uciekł. Ale jestem jej bardzo ciekawa, bo skoro już mi się autor spodobał, to postanowiłam dawać mu kolejne szanse. Mam jeszcze jeden. Kryminał. Są to opowiadania, dwa opowiadania kryminalne z Serżem Orlowskim, emerytowanym policjantem, który bada dwie sprawy. Jedna z nich dotyczy śmierci zamordowanego pracownika miejscowego biura rachunkowego czy notarialnego, natomiast druga dotyczy wypadku, podejrzanego wypadku, w którym ginie syn straszej pani, która jest sąsiadką. Tego serza Orlowskiego. Bardzo lubię takie opowiadania kryminalne, ponieważ one przenoszą nas w świat akurat tutaj małego francuskiego miasteczka, pokazują współzależności, zależności między ludźmi, a jednocześnie nie są bardzo obciążające, bo zobaczcie, to jest nie za duża książka, którą można wrzucić do torebki i mieć przy sobie, kiedy na przykład jedziemy autobusem, czy stoimy w kolejce. Dlatego jestem jej bardzo ciekawa i zaraz ją wrzucę sobie do torebki. Powieść Jezioro Dargin. Tutaj to już, to już nie jest krymino. To jest powieść psychologiczna, która opowiada o mężczyźnie, który został zwolniony z rozgłośni radiowej. Niedawno zmarł jego najlepszy przyjaciel i ten mężczyzna w tym kryzysie swojego życia postanawia wyjechać na Mazury właśnie nad jezioro Dargin, gdzie rozmyśla nad swoim życiem, nad życiem swojego przyjaciela i podejmuje jakieś życiowe decyzje, dochodzi do jakichś życiowych wniosków. Jestem jej bardzo ciekawa, ja bardzo lubię takie książki. Piotr Nesterowicz, Piotr Nesterowicz napisał książkę pod tytułem "Niepamięć". Jest to powieść, która konfrontuje nas ze zdężeniem Dwóch pokoleń. Pokolenia rodziców i pokolenia dzieci. Pokolenie rodziców w dalszym ciągu mieszka na Perelowskim osiedlu, w Perelowskim mieszkaniu, w którym nic się nie zmieniło od lat. I również chyba z tego, co tutaj wyczytałam na okładce, i z tego, co wyczytałam ze środka, bo troszkę sobie podczytywałam, też niewiele zmieniło się w głowach tych ludzi. I kiedy ci młodzi przyjeżdżają w odwiedziny do swoich rodziców. Dochodzi do wielu, wielu zgrzytów. Myślę, że wielu z nas zna to z autopsji, ale z tego, co widziałam, fajnie się to czyta, bo tak zaczęłam od środka i trudno mi się było oderwać, ale muszę zacząć od początku. Książka Grzegorza Kapli Oblicza Śmierci to jest książka z literatury faktu. Autor przybliża nam różne kultury. Oraz ich podejście do śmierci i żałoby, sposoby w, jakich, sposoby, w jakie próbują te kultury oswoić śmierć, jak sobie tłumaczą ten moment przejścia. Książka jest pełna różnych fotografii i opisuje zwyczaje na wszystkich kontynentach. Ona już niedługo idzie do czytania. I chciałam Wam jeszcze pokazać jedną książkę. Być może będziecie nią zainteresowani. Jest to wznowienie w nowym tłumaczeniu powieści Fiodora Dostojewskiego. Tutaj ta książka nazywa się Młodzik, ale wiem, że wcześniej się nazywała młokos. Wydawca informuje, że to tłumaczenie jest bez żadnych skrótów. I ona opowiada o dziewiętnastoletnim chłopaku, który z jednej strony podziwia swojego ojca, a z drugiej strony nim pogardza. Myślę, że ten, ten chłopak Dostojewskiego ma wiele wspólnego z młodzieżą, która żyje współcześnie. Że z jednej strony chcieliby być tacy jak rodzice, z innej strony zauważają, zaczynają już w tym wieku zauważać wady. I ten młody bohater Arkadi on się bardzo miota, bardzo dużo przeżywa, popełnia dużo błędów, ale też prawdopodobnie ma też sporo racji w tych swoich obserwacjach. Także ukazało się właśnie takie nowe tłumaczenie, bardzo ładnie wydane. Jeżeli jesteście zainteresowani, to warto na to zapolować. Także to by było wszystko. Mam nadzieję, że spodobała Wam się któraś z książek. Mam nadzieję, że zechcecie wziąć udział w rozdaniu. A ja z Wami się w tym momencie żegnam i zapraszam na kolejny film, w którym opowiem o książkach, które już przeczytałam. A tymczasem. pa 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 pa